Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. Dzisiaj ponownie pokażemy Wam Dustera z rocznika modelowego 2023 w wersji wyposażenia Journey ze wszystkimi opcjami, ze wszystkimi dźwiękami, które ostatnio wyciszyliśmy, żeby nie tworzyć zbędnego chaosu. Po naszym wcześniejszym filmie nawiązała się dyskusja na temat nowego logo i bardzo dobrze. Ja nie oceniam, czy jest to fajniejsze, czy nie. Mi ono się podoba. Nowe logo Dacia, czyli DC, jest nowocześniejsze, to bez dwóch zdań. Pamiętajcie, że loga na przestrzeni wielu lat wstecz zmieniały się, w związku z tym idziemy do przodu. Nowy grill, spójrzcie, on jest taki masywny. Masywniejszy niż wcześniejsza wersja. Popycha nas trochę do Dacia Bigster. Nie wiem, czy widzieliście w internecie to auto. Tutaj mamy tak jakby zapowiedź tegoż modelu. Dacia Bigster prawdopodobnie będzie debiutowała 2024, może 2025. Białe logo Dacia i nawiązujące do niego elementy. Spójrzcie, w nowym roczniku modelowym w kloszach reflektorów jest dużo elementów białych. Białe dodatki obok logo głównego. Szkoda, że nie jest odblaskowe, czyli więcej bieli, więcej tych elementów bardziej lub też lepiej widocznych. Samochód, który prezentujemy, jest autem sprzedanym. Czeka na odbiór przez klienta. Jest w kolorze szary urban, czyli kolor, który wszedł do oferty w wersji limitowanej Dacia Duster SL Extreme. W tej chwili w roczniku modelowym jest to kolor dostępny w każdej wersji wyposażenia. Pamiętajcie, że jest to kolor niemetalizowany. Dochodziły do nas informacje, że ktoś gdzieś tam coś tam mówił, że jest to kolor metalizowany. Nie, jest to kolor niemetalizowany. Jak widzicie, samochód został doposażony o osłony nadkoli. Osłony nadkoli dobrze zabezpieczają elementy wysunięte, jakim są właśnie nadkola. Zapewne nieraz mówiłem o mojej przygodzie w nowym aucie, gdzie tego samego dnia, kiedy odebrałem samochód, jakiś szaleniec wózkowy wjechał mi w dwa elementy. No i niestety żałowałem, że nie miałem tych nadkoli w mojej Dacia Duster. Jak zauważacie, albo zauważyliście, samochód ciągle nam się otwiera i zamyka. Nowy rok modelowy to są automatycznie składane i rozkładane lusterka. Ale wracając do tegoż konkretnego, sprzedanego, nieodebranego jeszcze samochodu, mamy również zamontowane chlapacze tył oraz chlapacze przód. Te elementy, w szczególności przy tej aurze przydają się, no wiadomo, tutaj ten śnieg, lód nie rysuje nam progów. Automatycznie rozkładane lusterka. W zimie polecam deaktywować tę funkcję. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zamarznie nam auto ze złożonymi lusterkami, ich rozłożenie automatyczne może być problematyczne. Jeżeli będzie mocny lód, no to nie otworzy się nam, silniczki będą się paliły. Także w zimie rada, deaktywujcie tryb automatyczny. Samochody wyposażone w kartę Keyless Entry, czyli system bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika, to ciągle nam to pipkanie, otwieranie, zamykanie, rozkładanie i składanie lusterek, to ciągle jest zaleta tego systemu. Zaproszę teraz do wnętrza. Pokażemy dźwięk, który poprzednio pominęliśmy. Jest to dźwięk powitalny w aucie po otwarciu drzwi od kierowcy. Te dźwięki dla osób, które nie życzą sobie ich, można wyłączyć z pozycji systemu w panelu multimedialnym. Ten film traktujcie jako uzupełnienie poprzedniego filmu, w którym pokazaliśmy jeszcze inne różnice między rocznikami modelowymi. Tutaj skupiliśmy się bardziej na pokazaniu samego auta. Dźwięki. Na pokazaniu samego auta w kolorze szary urban, kolorystycznie bardziej stonowanego, czyli szary urban, kolor szary urban, białe loga, białe dodatki, grafitowe wykończenia, grafitowe elementy ozdobne. Kilka słów technicznych na temat silników. Silniki gamy modelowej 2023 są takie same jak w gamy modelowej 2022. Czyli silnik benzynowy 90-konny TC, silnik z fabryczną instalacją gazową EcoG 100 koni
oraz silnik 1.3 130 koni oraz 150 koni z napędem na obie osie. Pozostaje również w ofercie silnik diesla 1.5 DCI. Takie pogłoski gdzieś się pojawiły, że silnik diesel wypadł z oferty. Nadal jest dostępny, nadal możecie go zamawiać. I bardzo ważna rzecz. Siłowniki, maski, silnika nadal są w ofercie. Jakaś pogłoska poszła, że ich nie ma, nadal są w ofercie, nadal w Dacia Duster. Jeżeli chcielibyście kupić jeden z modeli Dacia, na przykład Dacia Duster, zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną albo z Maćkiem. Telefony kontaktowe, adresy e-mail za chwilę się pokażą. Mamy kilka samochodów na placu, mamy kilka samochodów w transporcie. Niestety samochody z fabryczną instalacją gazową trzeba zamawiać z linii produkcyjnej, czyli terminy dostawy na tę chwilę jest to marzec, może nawet kwiecień. Pozostaje mi życzyć Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych odcinkach.